Witajcie! Dzisiaj zrobię muffinki z budyniem w środku, a na wierzchu będą przystrojone kremem kawowym. Zaczynamy od ugotowania budyniu. Potrzebny jest budyń waniliowy lub śmietankowy, mleko, ale nie 2 szklanki mleka, tak jak gotuje się normalny budyń, tylko trochę mniej, 1,5. Mleko wlewam do garnka. Jedną szklankę wlałam, a połówkę sobie zostawię, bo w niej rozmieszam proszek budyniowy. Ja mam akurat budyń z cukrem, więc już cukru nie dodaję. I mieszam. Mleko zagotowuję. Mleko się zagotowało, więc wlewam do niego wymieszany z pozostawioną częścią mleka proszek budyniowy. Wlewam i cały czas mieszam. Tak mieszając jeszcze kilka chwil gotuję, aż powstanie budyń. Budyń ugotowany, więc odstawiam go do przestudzenia, a ja biorę się za upieczenie muffinek. Najpierw włączymy suche składniki do mąki. Dodaję 2 łyżeczki cukru waniliowego. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Dodaję jeszcze cukier i wszystko mieszam. W drugiej miseczce łączę mokre składniki, czyli szklanka mleka, szklanki oleju, oraz jedno całe jajko. I także mieszam. Piekarnik można już włączyć na 180 stopni. Teraz te mokre składniki wlewam do suchych. I całość mieszam. Blachę do muffinek wykładam papierowymi papierotkami. Ciasto przelewam do foremek. Nakładam niedużo, około 1/3, tak aby zakryć tylko dno. I teraz na to ciasto nakładam po łyżeczce zimnego budyniu. Tak. I oczywiście przykrywam drugą częścią ciasta. Z podanego przepisu wychodzi
12 muffinek, czyli akurat cała taka blaszka. I pieczemy w 180 stopniach przez 25-30 minut. Tak wyglądają muffinki upieczone jeszcze w piekarniku. Teraz zrobię krem kawowy, który udekoruje muffinki. Do miski robota wlewam mleko, wsypuję śnieżkę i ubijam. Jeśli nie chcecie używać śnieżki, może być bita śmietana. Do ubitej śnieżki dodaję 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej. I jeszcze chwilę miksuję. Ubitą śnieżką napełniam szprycę i będę dekorować muffinki. Jeśli filmik Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę oraz o zasubskrybowanie mojego kanału.